To wydarzenie sprawia, że życie Mojżesza w jednej chwili niemalże zmienia się diametralnie. Ja nie chcę powiedzieć o 180 stopni, bo trudno tutaj policzyć stopnie, zwłaszcza, że za chwilę znowu będzie kolejna zmiana, ale kiedy myślimy o tym, to na pewno napięcie wzrasta, bo okazuje się, że zabójstwo Egipcjanina nie uszło uwadze innych i tutaj też jest zastanawiające, bo okazuje się, że naraz faraon zaczyna nastawać na życie Mojżesza. Może źle myślę, ale przypuszczam, że gdyby członek rodziny królewskiej kogoś zabił, to faraon by go w jakiś sposób tam ukarał, może by go nawet skrzyczał, ale nie sądzę, że chciałby zabić kogoś, kto mu jest bardzo bliski. Prawo to ja. To jest mniej więcej ten typ, który wtedy tam funkcjonował. A jednak Mojżesz znalazł się w sytuacji, kiedy jego życie zostaje zagrożone. I to jest moment, w którym życie Mojżesza zmienia się, tak jak powiedziałem wcześniej, diametralnie. Ten, który mógł mieć wszystkiego pod dostatkiem, który nie musiał się martwić, czy będzie miał co zjeść, czy będzie miał gdzie spać, naraz musi uciekać i na dobrą sprawę zaczynać wszystko od nowa. Ale zaczynać nie wśród tych, których chciał ocalić, ale szukać sobie miejsca na ziemi. Można powiedzieć, że Mojżesz po części jakby ponosi konsekwencje takiego myślenia, że chciał wziąć sprawę w swoje ręce i paradoksalnie po raz pierwszy Mojżesz chciał, ale to był jego pomysł, pomóc Izraelitom. To nie był ten czas, aby to robić. Jak wiemy, Mojżesz znajduje się na pustyni. Cała sytuacja, kiedy pomaga córką kapłana Midianitów, kiedy można powiedzieć, to wszystko sprawia, że jego życie w nowym miejscu dość szybko zaczyna nabierać realnych kształtów i dość szybko jego życie zostało ułożone. Można powiedzieć, no, w pewien sposób cud też, że uciekinier bardzo szybko wchodzi do rodziny, staje się jej ważną częścią. Wiemy, że jedna z córek zostaje, tego kapłana zostaje jego żoną. Można powiedzieć, on tam jest obcym, ale jednak już naszym. I życie Mojżesza od tego momentu biegnie chyba w spokoju. Bo nie wiemy tak na dobrą sprawę, co się w tym życiu przez wiele, wiele lat dzieje. I tutaj małe odejście od tematu do pewnej chronologii. Cztery pierwsze rozdziały drugiej Księgi Mojżeszowej to jest 2/3 życia Mojżesza. Pozostałe rozdziały i kolejne Księgi Mojżeszowe to jest 1/3 jego życia. Można powiedzieć, ta niesamowita dysproporcja w materiale biblijnym, który jest poświęcony Mojżeszowi i jego latom, ale to jest typowe też dla materiału biblijnego. To nie jest kronika życia. To nie jest biografia czy autobiografia, w której ktoś próbuje poukładać poszczególne etapy swojego życia tak, żeby to w miarę równo było. Nie. Jeżeli spojrzymy na przykład na postać Noego, to 2/3 jego życia są podsumowane jednym zdaniem. Jedno zdanie podsumowuje 2/3 życia Noego. W przypadku Mojżesza no, troszkę więcej tych rozdziałów, ale też niewiele. I to też pokazuje, że Biblia chce być dla nas świadectwem Bożego prowadzenia, ale to, co jest niesamowicie ważne, nie próbuje wybielać i można powiedzieć poddawać takiej historii Mojżesza, która by była historią taką wybieloną. Pokazuje Mojżesza jako tego, który zabił. Pokazuje Mojżesza jako tego, który, no można powiedzieć, dokonał straszliwej zbrodni. I to jest coś, co będzie tutaj w kartach Biblii bardzo wyraźnie zapisane. I myślę, że to jest też świadectwo tego, że Biblii nie chodzi o to, by pokazać tylko to, co jest dobre.
ale też pokazać to, co złego dzieje się w człowieku, jak złe mogą być też jego reakcje. Wracamy więc do Mojżesza i nasza kolejna część, która dzisiaj nas będzie prowadziła, to część przy gorącym krzewie. Tak jak powiedziałem, Mojżesz przeżył już około 2/3 swojego życia. My o tym wiemy dlatego, że no, wiemy z chronologii dalszej, ile tych lat było. Nikt z nas nie wie, ile przeżył, no lat to wiemy, ale ile przeżył jakby tej proporcji życia, które jest nam tutaj na ziemi dane. Mojżesz był człowiekiem, który przeżył już około 80 lat. Był więc człowiekiem dobrze dojrzałym. Był więc człowiekiem, który miał już poukładane swoje życie. Miał już dom, który udało mu się w jakiś sposób poukładać, rodzinę, pracę, bezpieczny chleb, bezpieczny dom. Czego już więcej chcieć? Ja wiem, że można więcej, ale myślę, że przychodzi też taki moment w życiu człowieka, kiedy zaczynamy doceniać coś, co nazywamy tak potocznie takim świętym spokojem. I to w takiej dobrej perspektywie, czyli że mamy te podstawowe rzeczy wszystkie załatwione i nie musimy się martwić, czy gdzieś nam tam coś się wali, czy nam starczy do kolejnej wypłaty. Po prostu życie jest już na tyle ułożone i człowiek żyje z świadomością, że jego życie zaczyna się skracać. Myślę, że Mojżesz dokładnie taką świadomość miał. Że jego życie powoli jest życiem, które będzie odchodziło do życia jego przodków. I właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że życie Mojżesza jest już kompletnie przewidywalne, poukładane, w którym nic się nie może zmienić poza tym, że najbliżsi go pochowają, okazuje się, że właśnie wtedy, w momencie najmniej spodziewanym dla samego Mojżesza, Bóg do niego przemawia. To jest historia też niesamowita. Mojżesz podchodzi, by zobaczyć to wielkie zjawisko, jakim jest krzew, który płonie, a jednak się nie spala. I przy tym krzewie Mojżesz zostaje, wdając się w coś, co możemy powiedzieć, dialogiem z Bogiem. A to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Dlaczego? Przepraszam za słowo bardzo niebezpieczne, to tak trochę przekornie, ale tak sobie wyobrażam i tak czuję, że kiedy człowiek staje przed lustrem, widzi siebie takim, jakim go widać. Kiedy stajemy w obliczu drugiego człowieka, no to można powiedzieć, drugi człowiek widzi nas tak, jak widać i tyle, co o nas wie. Kiedy stajemy przed Bogiem, stajemy się przed tym, który widzi nas niemalże na wskroś. Z jednej strony to jest dla niektórych pewną obawą. Widzimy historię Adama i Ewy, ich upadku i pierwszą rzeczą, którą robią, to jest krycie się przed Bogiem, żeby Bóg mnie nie dostrzegł. Ale z drugiej strony to jest niesamowicie wyzwalające. To jest niesamowicie jakby takie dobre doświadczenie, kiedy jest ktoś, przed którym ja nic nie muszę udawać. Ja nic nie muszę jakby kształtować, żeby zobaczyć mnie w taki czy w inny sposób. Kiedy mogę stanąć przed Bogiem, będąc szczęśliwym, że po prostu On mnie na wskroś zna. Wszystkie moje radości, wszystkie moje smutki, wszystkie moje upadki i nie muszę nic kryć i nic udawać. I ciekawe jest to, że kiedy widzimy historię i spotkanie Mojżesza przed tym Bożym obliczem, kiedy widzimy tą rozmowę, to widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg jakby nie odnosi się do tego, co było. Być może to był też pewien lęk, który, jak wiemy, to będzie gdzieś z tyłu głowy Mojżesza ciągle lęk przed tym, że ktoś mi wypomni moją zbrodnię. Ale być może to, że Bóg nie wspomina o tym, to jest też jakby historia związana z tym, że Mojżesz już gdzieś to przerobił. Ta zbrodnia już z niego wyszła. Ona już nie jest jego ciężarem. Zobaczmy, że inaczej będzie, kiedy Bóg przemawia do Kaina. Tam od razu jest jakby
zapytanie o to, co jest w tym, co go przygniotło, jego zbrodnia, której dokonał. Inaczej, kiedy Natan będzie stawał przed Dawidem, tam też będzie jakby bardzo silne wskazanie na to, co jest jego obciążeniem. Ale Mojżesz jest wolny od ciężaru zbrodni. Natomiast nie jest wolny od lęków. Nie jest wolny od obaw. Chociaż o nich sobie jeszcze w tym momencie, czy ich sobie jeszcze w tym momencie nie uświadamia. I drodzy, kiedy myślę o historii Mojżesza i tym spotkaniu z Bogiem, to jest też dla mnie takie zachęcenie, bo to okazuje się, nie ma tak naprawdę miejsca, czasu, który można powiedzieć, to jest ten czas, w którym mogę spotkać się z Bogiem na pewno. Ale to jest też zachęcenie do tego, by tego czasu szukać. Może jest także właśnie spotkanie, może jest także otwarcie Bożego Słowa, może jest także pójście w czasie pasyjnym do kościoła, być tym czasem, w którym to Bóg do nas przemówi. Bo wtedy zawsze jesteśmy konfrontowani z Bożym Słowem. Słowem, które chce być dla nas tym, które ma i dla nas ofertę. Bo to, co dzieje się w życiu Mojżesza, to spotkanie się z Bożą ofertą na dalszy etap jego życia. To nie jest rozpatrywanie tego, co było, ale to jest jakby powiedzenie, co teraz może być, do czego jesteś wezwany. Ja wiem, że kiedy znamy wszystko to, co działo się tutaj w tej rozmowie i kiedy Mojżesz słyszy, że napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie, idź wyprowadź mój lud, synów izraelskich z ziemi egipskiej, to on jest przerażony. Na szczęście nie każdy dostaje takie zadanie na dzień dobry. Nie każdy musi budować arkę. I myślę, że kiedy spojrzymy na historie biblijne i nie tylko na biblijne, to zobaczymy, że to Boże Słowo i Boża oferta jest bardzo różna dla każdego człowieka. Dlatego, że Bóg przemawia tu do Mojżesza, ale kiedy w innym miejscu chce nas spotkać, dotknąć i pokierować, to nie każe nam wyprowadzać narodu izraelskiego. Ale być może to jest słowo, które usłyszała kobieta przyprowadzona do Jezusa, po prostu idź i nie grzesz więcej. To też jest przecież wskazanie na to, co jest dla niej dalej. Może jest to tak, żeby jak ten ślepy, który został uzdrowiony przez Jezusa, idź do swojego domu. Tam złóż, można powiedzieć, świadectwo o tym, kto ci to uczynił. Dlaczego teraz możesz widzieć? I myślę, że to jest też taka wspaniała perspektywa, która gdzieś wyrasta z tego spotkania Mojżesza przy gorącym krzewie, że Bóg przemawia, dając mu to, do czego jego wezwał. I wierzymy, że kiedy Bóg przemawia do nas, to daje nam to, do czego nas wzywa albo w jakim kierunku nas ukierunkowuje. Jeżeli znamy dalej historię, ja tylko małe fragmenty przeczytam, to czasami może nam się wydawać, że gdybyśmy byli tak jak postacie biblijne, które miały niesamowity przywilej, na przykład słuchania Jezusa, słuchania proroków, może być takiego bliskiego obcowania z Bogiem, to na pewno nasze życie byłoby życiem, w którym mielibyśmy stuprocentową pewność tego, co chcemy robić, gdzie chcemy pójść. Historia biblijna pokazuje, że nie do końca tak jest. Że wielu z tych, którzy słuchali Jezusa, niekoniecznie chciało pójść za Jego głosem. Ale też kiedy słuchamy dzisiejszej historii życia Mojżesza, tego pierwszego fragmentu, to możemy też bardzo wyraźnie powiedzieć. Bóg daje Mojżeszowi bardzo konkretne zadanie. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, abym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziesz Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, oni mnie zapytają, jak jest jego imię, to co mam im powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem i dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeśli mi nie uwierzą?
wtedy mamy kolejną odpowiedź Boga. Ale kiedy Bóg przekonuje Mojżesza i pokazuje, jaką ma moc, to czytamy: a Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Jakże pięknie mu to przyszło wszystko wypowiedzieć, a jednocześnie mówi, że on nie potrafi tego wszystkiego wypowiedzieć. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogoś innego. I to jest prawda też. Myślę, że prawda też o nas. Przepraszam, może za daleko poszedłem. Prawda też o mnie. Mi się też czasami nie chce. I często myślę, że taka odpowiedź, która rodzi się, jest taka, że czemu ktoś inny tego nie zrobi? Przykład taki bardzo prosty. Nie wiem, na przykład, nie będę wypowiadał imienia mojej córki. Zrób zmywarkę. A czemu ja? Niech to zrobi i tutaj jest oczywiście ktoś inny do tego, by mógł to zrobić. To są chyba takie naturalne ludzkie odruchy. To znaczy, zwłaszcza wtedy, kiedy życie jest już poukładane. Nie tylko wtedy, kiedy mam jakieś plany, bo to można zrozumieć, no czemu mam robić, jeżeli jest coś innego zaplanowane, ale wtedy, kiedy życie jest poukładane, kiedy życie się już jakoś toczy, kiedy jest wszystko, można powiedzieć, co trzeba, jest dom, jest praca, jest święty spokój. I naraz Bóg daje Mojżeszowi zadanie, które wydaje się też, że jest szaleństwem. To też jest, myślę, ważne. Bo my patrzymy i mówimy, no tak, wyprowadź synów izraelskich z ziemi egipskiej, to jest proste, zwłaszcza, że Bóg tak chce, ale myślę, że Mojżesz miał troszeczkę inną perspektywę i dokładnie na zasadzie takiej, ale jak? Kto? Ja? Ale rzeczywiście, no kim ja jestem, żeby miał pójść do Faraona? Jeszcze i wtedy się odzywa z tyłu ta zbrodnia, lęk, jakieś strachy, które gdzieś się w nim gromadzą. Ja mam stanąć przed kimś, kto de facto wydał na mnie wyrok śmierci, a może ten list gończy ciągle krąży gdzieś tam po Egipcie za mną. No nie dam rady. Poza tym jak? No pójść i powiedzieć: Panie Faraon, my wychodzimy. To wszystko wydaje się szaleństwem, absurdem, no czymś, co jest niepojęte. Tak jak powiedziałem, na szczęście nie każdy z nas dostaje takie zadanie, ale myślę, że coś, co jest w historii Mojżesza i myślę, że jest dla nas takim wskazaniem, a jednocześnie pewnym podsumowaniem tej części naszego wykładu, to jest takie spojrzenie, które z tego wszystkiego wyrasta. Jeżeli Bóg posyła, to nie posyła człowieka do zadania, które ma być zadaniem, które go przywali, przytłoczy, zniechęci, wypali i sprawi, że nic już w życiu nie będzie chciał więcej robić. Ale jeśli to jest zadanie, do którego posyła Bóg, to on wie, że on je może wykonać. I ważne też, jeżeli Bóg posyła człowieka do zadania, to znaczy, że Bóg chce, żeby ten człowiek to zrobił. To nie jest takie myślenie, które czasami się pojawia, że Bóg posyła, Bóg też wykona. Po to jest Mojżesz, by to on był tym, który stanie przed Faraonem. I myślę, że to jest jedna z tych pierwszych rzeczy, którą Bóg w tej całej rozmowie, i zachęcam do tego, by ten trzeci i czwarty rozdział przeczytać sobie dokładnie. Bóg chce pokazać Mojżeszowi, że zadanie nie jest ponad jego siły. On jakby uświadamia mu, kim on jest tak naprawdę. To nie jest tylko powiedzenie: Bóg, jestem Bogiem ojca twego Abrahama, Izaaka, Jakuba. To jest pokazanie też, kto jest prawdziwym Bogiem. Mojżesz zaczyna dopiero doświadczać tego spotkania z Bogiem, w którym uczy się go. Uczy się, że on jest tym, który posyła, daje, wyposaża. Jeśli ma pójść do Faraona, to do tego zadania zostaje wyposażony. I Mojżesz uczy się też tego, że jeśli Bóg posyła, to nie zostawia Mojżesza, nie zostawia człowieka samego. I myślę, że to są takie
Myśli, które warto sobie jeszcze raz powtórzyć. Jeśli Bóg posyła, to nie posyła do zadania, które jest ponad siły i ponad to, co, do czego został posłany człowiek. Jeśli posyła, to wyposaża, można powiedzieć, we wszelkie narzędzia i wszelkie dary, które mają pomóc w tym, by to zadanie mogło być wykonane i nie zostawia człowieka samego. I myślę, że tej rzeczy Mojżesz nauczył się przy gorącym krzewie i później będzie jej doświadczał. Będzie tym, kto jakby będzie świadom tego, że oto jest z nim Bóg. I w każdej trudzie, w każdej chwili, bo wiemy, że tego troszeczkę się nazbiera, jest ten, do którego mogę się zwrócić. Nie jestem sam. Jest ten, który mnie powołał, który wysłał i prowadzi. Na tym kończymy, drodzy, nasz pierwszy wykład.